Ciągle piszecie, kiedy ten filmik, kiedy będzie nowy odcinek. Czy dzisiaj, czy jutro, pełno tych wiadomości. Ciągle ktoś się pyta, kiedy ten filmik, kiedy ten filmik. No i w końcu będzie ten filmik, więc kolejny odcinek. Drogi do Pana Boga bywają różne. Każdy z nas ma swoją osobistą drogę do Pana Boga. Stąd też pytanie, jak odnaleźć Pana Boga w pełni? Boga w pełni się odkryjemy, poznamy dopiero po śmierci. No, teraz poznajemy niejasno jeszcze jakieś tam te rzeczywistości, które Pan Bóg nam objawił, a ta pełnia to będzie po śmierci. Przede wszystkim gdzieś w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w historii swojego życia, w tym, co się wydarzyło w Twoim życiu, jaki byłeś, w tym, jakie masz predyspozycje, do czego Cię Pan Bóg przeznacza. Zadawać pytania tym ludziom, którym ufasz, spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, może też jakiemuś przyjacielowi czy przyjaciółce. Pomocą w odnalezieniu Pana Boga są pewne różne znaki, które Pan Bóg nam daje. Więc pytanie, jak i gdzie szukać znaków od Pana Boga? Wszędzie, po prostu absolutnie wszędzie. Pan Bóg czasami się takimi rzeczywistościami posługuje, że to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Trzeba go szukać w Słowie Bożym, ale przede wszystkim w Eucharystii. Wtedy, kiedy Jezus najbardziej nam się daje, kiedy możemy go przyjąć rzeczywiście, realnie do swojego serca pod postacią chleba eucharystycznego. Otworzyć oczy i się wyciszyć, tak myślę. Że znajdować takie momenty w swoim życiu, gdzie będzie szansa na chwilę ciszy, chwilę jakiegoś takiego rzeczywiście posłuchania się wewnątrz, w swoim sercu. A nie tylko słuchania, szukania zgiełku tego świata gdzieś. No, to myślę, że jest bardzo ważne. Po prostu wyciszyć się. Pytanie numer 3. Dość takie luźniejsze, ale pewnie też nurtuje wiele osób. Może się wydawać dość takie kłopotliwe, albo takie nie wiem jakie, ale muszę, zadaliście je, więc jak kupujecie sobie ubrania? Co? Jak kupujemy? No jak? No idę do galerii i kupuję. No wchodzimy do sklepu, przymierzamy, kupy płacimy i wychodzimy po prostu. Nie wiem, gdzieś w Ciuchlandzie, jak coś dobrego będzie tanie, no to też tam kupię, nie? Musi być coś fajnego, no. Idziemy do sklepu, do galerii handlowej albo do jakiegoś marketu. Przymierzamy, patrzymy, co nam się podoba, co nam pasuje i płacimy za to. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem gościa specjalnego, który nam odpowie na jedno z pytań, które też jest, które nam zadaliście. Damian, kiedy zgolisz brodę? To jest trudne pytanie. Bo nie wiem, tak ostatnio zastanawiałem się, czy w ogóle ją golić, bo tak nawet nieźle wygląda. Ja bym zostawił, więc jak miał ten, to też ewentualnie ją jakoś tam podszlifuję troszeczkę, żeby ładniej wyglądała i... No i prima sorte. Tak pewnie będzie, nie? Ewentualnie może na wakacje, jak gorąco będzie, zobaczymy. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no sorry, wybaczcie. Dziękujemy mu za tą wyczerpującą odpowiedź na temat jego brody. Dostaliśmy dzisiaj receptę, jak odnaleźć Pana Boga, jak odnaleźć Go w pełni, jak szukać Jego znaków. Więc życzę Wam, abyście potrafili odnajdywać te znaki Pana Boga w swoim życiu i wykorzystywali sytuacje, w których możecie się z Nim spotkać i możecie doświadczyć Jego obecności i Jego miłości. Tego bardzo Wam życzę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Siemka. Prima sort. Jak już w tym odcinku mamy tego gościa specjalnego, to niech nam chociaż powie jakąś złotą myśl. Tak, właśnie, jakąś złotą myśl nam powie. Taką motywującą, nie wiem, no. Motywy nas do czegoś, żeby kurczę. No to tak pierwsze, co mi przyszło na myśl, to w tym tygodniu. Kiedy nie wiadomo, kiedy pójdzie, nie? To pójdzie chyba w tym, jutro. W sensie jutro. W piątek. 22, tak? No to właśnie w tym tygodniu obchodziliśmy właśnie uroczystość świętego Józefa. No i tak
zaczyna po bozie, tak gadać. Tak właśnie tak mi się skojarzyło, no jak to ma być po bozie, taka myśl motywująca, no to ten święty tak jakoś mi w tym tygodniu bardziej towarzyszy i mówię sobie, że sobie i wam bym życzył tego, żebyśmy potrafili tak jak święty Józef być pracowici, nie poddawali się i mało mówili. I przede wszystkim nie. I przede wszystkim dążyli do świętości. Właśnie. Najważniejsze. Tak, bo to jest najważniejsze. I jak Dominik Sago. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maria. Tak jest. Pięknie, ładnie. No to na razie, to widzimy się dalej w następnych odcinkach. Do zobaczenia. No. Hello, trzymajcie się, dzięki.